Dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w 74. odcinku Pograjmy Gothic 2 Nozkruka Atarian Edition. Prawdopodobnie, no przy dużym farcie, ostatnim odcinku tej serii. Zobaczmy jednak jak to nam pójdzie. Mam tutaj złożoną solucję z tymi mechanizmami, zobaczymy jak to, o ile nie pomyliłem pokojów, to trzeba sobie wziąć środek, prawy, lewy i to jest środek, prawy. W ogóle jak tam? Oglądaliście już Infinity War czy nie? Bo jak chcecie się dowiedzieć z czegoś filmu, to cholera, nie ten, nie ta kombinacja. Dalej w sumie robię ten sam błąd i ten, no niby miałem posprawdzać jak to wszystko wygląda, ale tu nie mam do końca napisane jak to do końca idzie, więc środek, prawy, lewy, środek, lewy, prawy, no dobra, zobaczymy. No jak ta kombinacja nie działa, to ja już nie wiem, bo ja już byłem w kinie, więc wiecie, możecie się teraz bać, czy nie zdradzę wam czegoś z filmu. Planuję dzisiaj nagrać recenzję, zobaczymy czy się uda, czy nie. No. Powiem wam tyle, film jest naprawdę zajebisty i warto go obejrzeć. Ludzie, cholernie warto, jestem naprawdę zadowolony z seansu i zamierzam ten nagrać recenzję choćby z tego powodu, bo film to jest kawał, nie, no nie wiem, nie chcę tu przesadzać, ale arcydzieło na podstawie komiksów, no nie wiem, no wiadomo, że to nie jest nic nadzwyczajnego, jeśli... Och no! Mam tego dziwnego buga, co mi się pojawia czasami jak grałem, że mnie niczego na chwilę unieruchomiało, jak zabiłem przeciwnika. Niczego tu nie znajdę. Mam nadzieję, że nie będzie to jakoś fest mi przeszkadzało na tym playu. Generalnie chciałem, żebyście tego nie oglądali, bo nie wiem jaka jest przyczyna tego buga. Ale... No cóż no. Bywa. Ej! Cholera. Naprawdę film był kozacki i polecam wszystkim serdecznie, jeśli kogoś interesuje tematyka superhero, to jak najbardziej to jest pozycja obowiązkowa. Jeden z najlepszych filmów z ostatnich lat, jeśli chodzi o ten gatunek. Znaczy, nie żeby nie narzekał, że są filmy, były jakieś słabe czy coś, ale naprawdę Infinity War zaorało ten. Nie wiem, może bym przesadził, ale prawdopodobnie to w serii jest najlepszy film od Marvela, więc możecie sobie wyobrazić, jak dobrą opinię ten. Nie z powodu. Ojej, znowu mnie nie uruchomiło. Halo! O! Widzicie? Kurwa, tak się nie da. Przepraszam za przekleństwo. O! Chyba rozkminiłem, jak to zrobić. Dałem na ten. Nic tu nie ma. Dałem na delay, się udało ten. To by było fajne, jakby na przykład. No właśnie. Buguje się. O. No, coś takiego. Zobaczmy, jak tu pisze w poradniku, jak to tworzyć. Aha, chyba trzeba dowolne przyciski teraz włączyć z tych. No to zobaczymy. Potem wyłączę i włączę z powrotem, żeby nie było jakichś problemów z wiadomo. Cholera. To było niezłe teraz. No i pięknie. Zapiszemy. Robimy przerwę w nagraniu, przepraszam. Dobra, moi drodzy, już jestem. Możemy sobie ten iść dalej. A w międzyczasie, nie wiem, no, chyba odpowiadamy na wasze komentarze. Chyba, że nie wiem, może zrobimy jakiś. O, teraz się już ten postać nie blokuje, także spoko. No, chyba, że zrobimy jakieś takie podsumowanie już na sam koniec, skoro to ostatni odcinek. Popowiadamy sobie. Co sądzę o modzie i tak dalej. Nie wiem, czy to jest absolutnie koniecznie z tego względu, że nagram recenzję, ale takie krótkie słowa podsumowania nie są w sumie aż takim złym pomysłem. No,
Tak jak już mówiłem, Atariala grało mi się bardzo przyjemnie, ale trzeba mieć na uwadze to, że jest to bardzo skromny mod, który naprawdę daje mnóstwo zmian, ale one są wszystkie takie małe. I to może właśnie się podobać dla osobom, które po prostu chcą sobie zagrać w Nockrooka z takimi małymi zmianami, ale jeśli kogoś interesuje na przykład, to są orkowie. I złe pomieszczenie, no niestety. Nic tu nie ma, czego tu nie znajdę. Nie udało się. To jest nie te pomieszczenie, co miałem wejść, to pójdziemy sobie do drugiego. No ta jest skromna pod wieloma względami modyfikacja, ale właśnie uważam, że tym ma właśnie swój urok, że dodaje takie zmiany bardzo małe, ale taki jakiś sposób umilający jednak tą rozgrywkę, tak mi się przynajmniej wydaje. Fajnie jest, choćby było sobie pograć tą ścieżką bez Gaydiną. Wiadomo, nie było jakichś rewelacji, no bo w końcu twórcy chcieli, żeby gracz miał dubbing i w ogóle, to nie mogli wymyślać jakichś nowych kwestii dialogowych, które by zostały nieodubbingowane. No ale to już wiadomo, to jest całkiem inna sprawa. To są chyba te gobliny, ten szkiety gobliny, jeśli się nie... No właśnie, pamiętałem. Niczego nie wiem nie w ogóle znajdę. Po co zbieram te przedmioty, ale jestem wielkim fanem lutowania, więc tu nie znajdę. Musicie mi to wybaczyć. Niczego nic tu nie znajdę. Nie ma czego plądrować. Dobra, i zrobimy sobie kombinację. Przycisk po środku i oba po bokach w dowolnej kolejności. Zobaczymy zaraz, jak to będzie. Czy to jest dobra kombinacja? Kurde, co się dzieje? Aha, bo ja nie... Dobra. Znowu się skrzyżyły. Tak miało być? Nic tu nie ma, nic tu nie ma. Niczego tu nie ma, idę. Niczego tu nie znajdę. Ła, to nie to. Nie ma czego plądrować. Niczego tu nie znajdę. Może teraz sobie dopiero zapiszę, żeby nie było. Nie ma czego plądrować. To jeśli nie przycisk po środku i ten. Środek, prawy, lewy, to jest chyba to. Dobra. Spróbujemy. Nie ma czego plądrować. Muszę się jeszcze przy tym. No, pięknie. W ogóle to jest takie śmieszne, przy Świątyni Śniącego te zagadki miały sens, bo były wszędzie podpowiedzi, co nie? A tutaj niby prosta kombinacja, ale też gracz nie wie, co w ogóle, jaką kombinację ma wypróbować. Jasne, że niby takie spotkanie nie kończy się dla niego w takiej sytuacji śmiertelnie, bo przecież przeciwnicy są tutaj dość prości i bardziej przeszkadzają niż faktycznie robią problem, ale i tak czy siak wydaje mi się, że mogli tą Świątynię Beliara lepiej zorganizować. Nie ma czego znajdować. No, chciałem się poprawić, ale przecież dobrze mówię, że Świątynię Beliara. No, ale to już jest inna sprawa. Tego pokoju i pomieszczenie z orkami. Mam nadzieję, że dobrze do dobrego miejsca przyszedłem. Aha, dobra. I wchodzimy. No i co by tu dalej jeszcze powiedzieć? No, zmiany są, było ich sporo, niektóre były mniej lub bardziej przyjemne. Podobało mi się na przykład to, że dodali ten choćby
możliwość picia z beczki, dostajesz dzięki temu regenerację HP, znaczy no trochę się HP zregeneruje, fajna rzecz. Na przykład były te, ta szafa, nie było tego dużo co prawda, ale też fajna sprawa. Mogli to jednak bardziej przemyśleć, żeby, znaczy więcej pododawać tego typu rzeczy, a nie na przykład jedną szafę, bo to chyba była tylko jedna szafa na całą grę i to mi się trochę nie podobało. No i ta ścieżka, aha, no i jeszcze ścieżki bieskiej, tak jak mówiłem, nie podobała mi się idea tego, że zrobiono dodatkowe pancerze do kupna u Mateo na wypadek, gdyby ktoś nie szedł gildią jakąkolwiek, tylko normalnie sobie porzucił tą drogę i normalnie bez gildii był kończył grę. Z tego względu, że... O, ale byłem szybki, że go tak zabiłem, a on się nie spodziewał. Z tego względu, że no właśnie to była moim zdaniem taka zaleta tej ścieżki bezgildyjnej, że jesteśmy takimi wrzutkami, nasze pancerze to są niby taka zbieranina byle czego, a tutaj jest niby tak zasugerowane, że to jest niby jak w rzeczywistości ścieżka bezgildyjna na swój sposób stała się gildyjną, bo masz niby pancerze u Mateo i one są jakby to powiedzieć twoje gildyjne, co nie? Jeśli by mi odpowiadało, jakby na przykład gracz musiał polegać na przykład na pancerzu bandyty albo pirata do trzeciego rozdziału, tam by zdobył zbroję z pancerzy pełzaczy, którą by wzmocniono do tego stopnia, żeby wystarczyła na czwarty, piąty rozdział i dopiero ta zbroja księcia mogłaby zostać właśnie tam, gdzie była i oto mógłby być taki unikatowy pancerz na szósty rozdział z wiadomych przyczyn akurat. Super, teraz tak, mamy 5 mikstur szybkości, więc jak cofnę się potem pod koniec oczywiście, jak już pokonam sobie czarnych magów, poszukiwaczy i tak dalej. Ojej. Ja, ty deszcz ognia na mnie rzucaj, cholera. O cholera. Completely unexpected. Unexpected. O Jezu, jeszcze nie zapisałem w ogóle. To gdzie my jesteśmy? Nie! Ja nawet nie pamiętam dobrze kombinacji, ale to był chyba środek. Prawo i lewo. Ja pierdziałem, sfailowałem. Przepraszam was, moi drodzy. Dobrze, że przynajmniej pamiętałem tą kombinację. Zmieniła się tekstura przycisków. No ale dobra. Idziemy dalej. No i co mi się tym Atariarze jeszcze tak podobało? No, unikatowe jednostki, ci bossowie, tak dalej, też fajny pomysł. Nie byli jacyś specjalnie oryginalni z tym, bo przecież choćby już takie coś miał returning, gdzie podsadzono te bossy, którzy faktycznie byli o wiele silniejsi niż tam przeciętne jednostki. Tutaj no, tutaj była jakaś różnica, ale nie była ona zbyt odczuwalna. Ten, nie wiem, no, przywódca goblinów, Lord Talamis, który był po prostu kolejnym panem cienia. No, w sumie, no, ujdzie. Zapiszmy. A też jestem taka ciula, zamiast ten normalnie grać, to tutaj biegam jak powalony i potem się daje tak łatwo zabić i potem jest wstyd na let's playu, ale to już swoją drogą. Niczego tu nie znajdę.
No i dobra, lecimy. Jeszcze raz sobie otworzymy to wszystko. Jeszcze raz bardzo przepraszam za kłopot. No, zwaliłem. Aha, ale teraz się udało przynajmniej bez trafienia. Ładnie. Aha, jeszcze miałem pozbierać sobie tutaj mieczyki, które jak już to ustalaliśmy, w ogóle nam się nie przydadzą, ale co tam? Lód to lód. Albo grunt to lód. To było trochę suche, ale to jest fajne. Swoją drogą śmieszna sprawa, jak grałem za pierwszym razem, znaczy za którymś tam razem Gothica, to zawsze przychodziłem na kodach i na przykład tego etapu na Wożej Dorad nigdy nie robiłem, tylko po prostu dawałem sobie K i przechodziłem dalej i kompletnie olewałem tę kwestię zagadek i tym podobnych. Dopiero od jakiegoś czasu, znaczy no od jakiegoś czasu, no od kilku lat już zacząłem normalnie. Ojej, ojej. Dobra, może trzeba zapisać, wypadałoby w każdym bądź razie, bo znowu nie zrobimy save'a i głupio by wyszło. Ej, zostaw tą księgę, na co ci to jest, kurtku bańcu? A te zaklęcia są tylko po... Ej, widzieliście to? Rzucił się na mnie ten, z pięśćmi. Bo uznał, że magia to jest niekonwencjonalnym... Ja pierdzielę, ale słabiak. Ze mnie oczywiście. Jak ja to co tu odwaliłem? Czemu w ogóle nie kontroluję swojego HP? Odwala mi, jak się robię za silny i daje się przez to łatwo zabić. Grając słabszą postacią, nigdy bym się w życiu nie dał tak łatwo wrobić ten. No i widzicie, tu już mam... Jestem uleczony i teraz jak biję, to nie powinno być problemów. Ojej. No. Niczego tak by to nie miało wyglądać od początku, a oczywiście trzeba było kombinować. Tak to może już byśmy wracali na statek, wydalibyśmy te punkty nauki, by było spoko. A nie jest. O, znowu kapliczka Bejera. Jeden kolega zasugerował na YouTubie, chyba już wspominałem o tym w poprzednim odcinku, ale mogę się mylić, że one mogą, że w rzeczywistości mogło chodzić o to, żeby po prostu można było ulepszyć pont Beliara, jakby komuś jeszcze brakowało ten levela do tego i albo był nieuważny, coś takiego. W sumie to ma sens, więc cofam to, co narzekałem, że ta tabliczka Beliara się zdaje być po prostu takim niepotrzebnym future'em tutaj, a faktycznie może jednak jest w tym sens. Przyznaję się do błędu. Moja wina. Tutaj pozbieramy mikstury, nie żeby się na coś przydały, ale no, ta mikstura się akurat przyda na coś. Tu... Aha, tu byłem, dobra. Ciasz? No dobra. Cholera, zdobędę i tak czy siak następny level. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. No właśnie. Wypijmy to
które przyda się nam. To się nazywa moc. 247 punktów siły. No, oślizgły robaku. Odważyłeś się w końcu zjawić u wrót siedziby mego mistrza. To ty tu pociągasz za sznurki? Jestem strażnikiem dworu Irdorat, największego na świecie źródła potęgi Beliara. Mój mistrz i pan napełnia mnie boską mocą. Jedno moje słowo wystarczy, by na zawsze skazać cię na wieczne szaleństwo. Rozumiem. Znowu jakiś pachołek z przerostem ambicji. Ojej, przepraszam. Kto jest twoim mistrzem? Mój pan podróżuje między światami, a jego boska mądrość nas oświeca. Jest wybrańcem Beliara, który uwolni królestwo od cuchnących wyznawców Inosa. Bla, 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 bla. Tym, którzy wątpią w jego potęgę, przynosi cierpienie i śmierć. Skąd ja to znam? Co kryje w sobie ten portal? Komnaty mego pana pozostaną dla ciebie niedostępne. Nigdy nie zezwolę ci na otwarcie bramy. Ilu jeszcze tobie podobnych będę musiał zabić? Jest nas wielu. Nie masz nawet pojęcia, jak wielu. Wszyscy czekamy na ostateczne wyzwolenie. Okrzyki i lament zaleją świat wszędzie tam, gdzie będziemy stąpać. Uwolnimy świat od barbarzyńców nazywających się strażnikami ognia. Nie zabawimy długo w tej świątyni. To prawda. No, i kolejny achievement. Przedostatni bodajże. Dość tych bredni. Teraz nadejdzie twój koniec. Twoje oczy zakryje ciemność, a twa dusza zniknie w zaświatach. O, proszę. I to tyle. No dobra. Nie wiem w ogóle co to było. Ale... Aha, i to mogę sobie zjeść, bo to nie wykorzystamy w inny sposób. Nie wiem do końca, czy to mnie miało odepchnąć, czy coś. No najwidoczniej nie zadziałało. Zdarza się. Przykro mi. O. Dobra. Sobie tylko tutaj. Teraz pobiegniemy. Ja wiem, może nie chcecie takich jeszcze ten przedłużaczy, ale to jest tylko chwilka. Polecimy z powrotem na statek, by się ten wypijemy na miksturę szybkości, po to wyuczyć tych. Wykorzystamy do maksa te punkty nauki, żeby wiecie, no po prostu koksić postać na maksa. Niestety szkoda, że wbije następny level w walce z tym smokiem ożywieńcem, przez co niestety będziemy mieć sytuację, w której raz jeszcze dostaję level upa podczas tej walki, nie mogę wydać tych punktów nauki, to tak wisi u mnie i mnie to denerwuje. I dlatego też starałem się robić tak, żeby mieć, nie wiem, no po prostu tak to rozegrać, żeby mieć jak największy level, żeby te 10 tysięcy punktów doświadczenia to była mała szansa na to, że wbiję next level. No ale dobra, no stało się. Porozmawiajmy, podpowiadajmy w końcu na wasze komentarze, skoro tu tak mkniemy. Aktywność, powiadomienia. Aha, no widzę, że też było duże zainteresowanie moim poradnikiem, jak zabić smoki. No ja tak jak ten, można się domyśleć, zrobiłem to po prostu czysto humorystycznie. No po prostu dobrze mi szła walka z tymi smokami za każdym razem i dlatego to nagrałem. I dlatego się dziwiłem, że tak ludzie są zdziwieni, że mi to tak dobrze idzie i że pokaż poradnik czy coś. Ja tak, no i zrobiłem taki humorystyczny, bo naprawdę nie wiem jak to wyjaśnić. No, nie jest to jakiś fenomen czy coś, czy mi po prostu tak dobrze szło. W każdym bądź razie tutaj mi się naprawdę fajnie w tym modzie walczyło ze smokami.
raz, że mieli rozbudowane te umiejętności i to powodowało też to, że te walki ze smokami nie były jakieś toporne w stylu o, dmuchnę na ciebie ogniem i ty odlecisz 50 metrów do tyłu, potem do mnie podleć, znowu mi trochę zadaj obrażeń, ja cię znowu odepchnę, no po prostu to tak męczący jest pojedynek w Gothic 2 i Gothic 2 Skruka. Tutaj dodali te nowe ataki i to myślę, że pod wieloma względami niby ułatwiło te pojedynki, ale też je urozmaiciło mimo wszystko. Także, no, taka jest moja opinia w tym temacie. Teraz tak. No tutaj jest cała nasza ekipa. Damy jeszcze Watrasowi ten almanach. Pomóż mi, jestem opętany. Weź tę miksturę wyzwolenia. Pyrokar dał mi kilka swoich magicznych eliksirów. Pamiętaj jednak, kiedy ci że je dał? Mogę ci pomóc tylko ograniczoną liczbę razy. Jasne, i tak pewnie by wyszło na to, że... Adanosie, pobu... Dobra, tutaj ten, mam tutaj almanach. Jeśli się stąd wydostaniemy, zabiorę go do klasztoru, do Pyrokara. Dobra, co tutaj mamy? Już to wszystko. A, możemy... A, bo dobra, to nieważne. Hej, ty! Też... A, wydamy ten jeden punkt nauki na nauczenie się ten... esencji. O, to właśnie. Spoko. Poczekaj, aha. Hej! W sumie to, nie wiem, jak to będzie wyglądało z tej siłą, jakie my to, mam to kosztorys? Aha, to i tak mi zostaną jeszcze dwa punkty nauki. To dobra. Diego mnie może nauczyć zręczności, czy nie bardzo? A... Twoje życie będzie prostsze, jeśli postarasz... Dobra, 15 zręczności wyuczone, ja i posiadam jej 88 mimo wszystko, więc nieźle. Do tego jeszcze mam 250 siły, 156 many. Wypadałoby odświeżyć swoje zapasy many. Żeby to tak wszystko ładnie prezentowało się. I proszę. Tak to więcej wygląda moje statystyki końcowe. Jasne, mogłem się nauczyć tych kręgów many, mogłem się nauczyć run, ale mi się nie chciało i w sumie mi to obojętne. Co więcej... Odpowiadamy dalej na wasze komentarze. A nie, w ogóle na wasze komentarze nie odpowiadałem, bo przyszedłem na ten poradnik o tym zabijaniu smoków. Dobry wieczór wszystkim, jeszcze chwila, smok ożywieniec, a laśniący zginie. Pozdrawiam Ramzi. No tak, no, teraz w tym odcinku faktycznie pokonamy tego smoka ożywieńca. Nie byłem przekonany, czy uda mi się tutaj dojść, a jednak... Z tym smokiem ożywieńcem i śniącym to jest ciekawa sprawa, bo niby Dag Hoge to napisał, że niby to jest wcielenie jakiegoś śniącego, ale to nie jest do końca pewne, czy to jest dosłownie śniący, czy raczej jego moc śniącego, która weszła do ciała smoka ożywieńca, ale to już jest swoją drogą. Co tutaj? Aha, chyba generalnie nie było za dużo komentarzy pod samym let's playem, tego co przynajmniej widzę. Więcej było filmików, więcej było do powiedzenia w sprawie tych właśnie tego poradnika zabijania smoków, co no wydaje mi się, że taki było trochę humorystyczne i mi się podobało w każdym razie pomysł. Może wykonanie trochę gorzej, ale sama koncepcja, ja nie mam ten, mi się to tam filmik podobał. Znaczy głupio by było, jakby mi się nie podobał, skoro go wrzuciłem, ale taki ten, moje poczucie humoru po prostu. Nie jest to jakieś nic wybitnego, bo ja mam ciężkie poczucie humoru, ale jednak... Moi drodzy, możliwe, że jutro streama nie będzie i dopiero będzie w sobotę, z tego względu, że idę do kina jeszcze na wieczór gier, ale zobaczymy jak to będzie wyglądać, po prostu w moim kinie w mieście będzie leciał ten film. Wiem, że już ten on miał premierę w lutym, ale nie miałem okazji się wybrać, więc po prostu chciałem to teraz nadrobić, ale to zobaczymy jeszcze jak to wszystko się okaże. A, zapomniałem jeszcze powiedzieć o Mario, ale to już trudno, to nie robi dużej różnicy. Kadosze mem, kadar, otwórz się. Może zapiszemy tutaj grę. I na F5 też. Kadosz, mem, kadar. Mem, kadar.
Ten śmiech też jest dobry. Ej! Bez takich. Dobra, tutaj posąg opiekuna, jak to sugerowano chyba w returningu 2.0, ale się mogę mylić. Trochę widzę ten, nowe teksturki. Oczywiście efekt jego, ten VFX nie zadziałał tak jak powinien. A więc udało ci się mnie odnaleźć. Bardzo długo czekałem na twoje przybycie. Nie rozśmieszaj mnie. Zaraz mi powiesz, że wszystko przebiega zgodnie z twoim planem. Cóż ty możesz wiedzieć o moich zamiarach? Czyż nie wysłałem poszukiwaczy, by naprowadzili cię na mój ślad? Czy nie pozostawiłem śladów mojego istnienia tak wyraźnych, że trudno je było przeoczyć? Choćbyś nie wiem jak próbował, nie możesz temu zaprzeczyć. Przeznaczenie tylko jednej sztuki nie zostało z góry określone. Zabiłeś jednego z moich sług. To on miał posługiwać się szponem. Kim jesteś? Nadal musisz o to pytać? Zastanów się, głupcze. Przecież wiesz, kim jestem. Nie mam imienia. Tak jak ty nie masz imienia. Mój stwórca obdarzył mnie boską mocą, tak jak twój Bóg obdarzył mocą ciebie. Moim przeznaczeniem jest zniszczyć świat. Czy nie czujesz więzi, która nas łączy? Tak. Już wiesz, kim jestem. Nie, to niemożliwe. Xardas zawsze mówił. Xardas jest słaby. Nie stanowi dla mnie żadnego zagrożenia. Tylko ty jesteś godzien stawić mi czoła. Tak zostało zapisane. Pora, byś pogodził się ze swoim przeznaczeniem. Dlaczego tu przybyłeś? Powierzono mi mą moc, bym dzięki niej skąpał ten świat w morzu krwi. Nie spocznę, póki ostatnia forteca praworządności nie obróci się w pył. Kto wysłał cię na tę wojnę przeciw rodzajowi ludzkiemu? Moim władcą jest Pan Ciemności. Znasz go. Słyszysz jego zew. Moje armie powstaną wkrótce z jego imieniem na ustach, a świat spowije wieczny mrok. Dość tego. Wyślę cię z powrotem do piekła, z którego wypełzłeś, gadzie. Nie jesteś jeszcze gotów do walki ze mną. Jeszcze chwila, a mój cel zostanie osiągnięty. Twoje szczątki pozwolą mi wyzwolić wiatry śmierci, który wkrótce omiecie cały świat. Ej, czemu się znowu chowa? O, proszę. O, super atak. Ale przynajmniej mi ten. Dobra, tu już oglądajcie to. Jak będą jakieś potem opóźnienia czy coś, to z góry przepraszam, ale wydaje mi się, że te końcowe cutscenki warto jednak zobaczyć, więc sobie śmiało weźcie. A jednak dali w pancerze łowcy smoków. Trzeba było to edytować tak, jak to zrobił Returning i po prostu bezimiennego nie było widać w pancerzu i było widać samą klęskę smoka i to, że Xardas sobie, wiecie, przejął moc smoka. Podziwiajcie. Kononowicz nadchodzi, by zniszczyć świat. No i jak tam? Aha. Awatar Beliara, chyba nie dostałem jednak dostałem, dobra. Dostałem oczywiście achievementa, dostałem... nie w tą stronę. Dostałem wpis do dziennika, bo pokonałem w końcu tego. O, to nie powinno poznikać? Dobra, nieważne. Tutaj sobie znowu wypijemy mikstura szybkości. No, kolejny pojedynek raczej nie należy do tych trudnych, więc spoko.
biegniemy, zaczniemy zgarniać pomału naszych znajomych i tak dalej. No wiadomo jak to jest, kurde, bezimienny. Hej. O, Diego. Już po wszystkim. Możemy się stąd wynosić. No, popatrzcie tylko. Nigdy w życiu czegoś takiego nie widziałem. Jak do diaska udało ci się przez to przejść? Pewnie miałem szczęście. Skoro tak twierdzisz. Co zamierzasz robić dalej? Dobre pytanie. Na początek chyba wrócę do Korinis. Nie ma tam już gildii złodziei, a to otwiera pewne ciekawe możliwości. A może po prostu przejmę interes Bromora? W tym fachu zawsze są jakieś pieniądze. Uczciwe pieniądze. Idź do kapitana i no, wynośmy się stąd wreszcie. No dobra, niech ci będzie. No to lećmy. I za chwilę będzie kto pierwszy? No, już nie pamiętam, chyba Milton? Ja, bo jak wylecimy z komnaty, to Milton będzie pierwszy, a potem jest dopiero Lester i Angar. Jeśli dobrze to kojarzę. Świetnie. Świątynia straciła teraz swoją moc. Powiesz mi, jak ty to robisz? Cholera, sam nie wiem. Czy my nigdy nie zaznamy spokoju? Ino z świadkiem zasłużyliśmy na odpoczynek. A niech cię, Marudo. Myślę, że na początek przyda ci się trochę snu. Idź do kapitana i każ mu podnosić kotwicę. A niech cię, Marudo, to do kogo był ten tekst? Bo chyba nie do bezimiennego, bo ja tutaj nie marudziłem, no ale dobra. Wiecie co, czym dłużej teraz gram w Gothica i tym dłużej słucham tych dialogów, widzę jakie one mają ze sobą problemy i w ogóle. Są takie czasami nielogiczne i no, można zauważyć jakieś błędy w polonizacji. Miałeś rację. Ten... Mario nas zdradził. A widzisz? Może i nie jestem zbyt bystry, ale co do tego nie miałem żadnych wątpliwości. Na przyszłość staraj się lepiej dobierać towarzyszy podróży. Długo tu już nie zabawiłem. Ale 5000 ekspa było. Mój ból głowy nagle ustąpił. Jak to zrobiłeś? Pokonałem nieprzyjaciela. To musiało być coś naprawdę potężnego. Co dokładnie? Smok ożywieniec. Mam nadzieję, że coś takiego już nigdy się nie powtórzy. Na całym świecie nie ma tyle ziela, ile mam teraz ochotę wypalić. Dobra, teraz Angar. To jest. Hej, ty. Udało ci się przeżyć. Możemy się stąd wreszcie wynieść. Czemu nie? Wróg został pokonany. No to nie traćmy czasu. Idź do kapitana i każ mu podnosić kotwicę. Co zamierzasz teraz zrobić? Może osiądę gdzieś na wsi i zostanę rolnikiem. Dość już mam wojaczki. W sumie to akurat jedna z takich rozsądnych odpowiedzi, tak jakby, to, nie wiem, dojrzała ta postać na swój sposób, że już po prostu jest zmęczona swoim życiem i chce już odpocząć od tego wszystkiego. No fajnie to brzmi nawet, moim zdaniem. Bardzo fajna odpowiedź w każdym razie i ten potem się w epilogu to spełniło. Kurde, nie blokuj się na ścianach. Tutaj Lee będzie oczywiście. A. Hej. Możemy ruszać. Nieprzyjaciel został pokonany. Świetnie. W takim razie każ kapitanowi podnosić kotwicę. Mam nadzieję, że nasze drogi jeszcze się kiedyś skrzyżują. A nie miało być jakiejś kadki o tym, żeby go porzucić na kontynent? Czy mi się teraz coś pomyliło? Dobra, nieważne. A już... O, 25. O, zginęły pozostałe zadania, spoko. Także, no widzicie, no tak wyglądała nasza rozgrywka w Atariarze, no wszystko w sumie prawie to samo, co było w Gothicu 2 na skórka, poza jakimiś różnicami w wyglądzie gry, jakimiś tam dodatkami skromnymi, nie wiem, no... Zostałeś na statku? Ścieżką bez Pomyśl, co by było, gdybyś go nie zastał po powrocie.
Nie mamy tu już nic do roboty. Każ kapitanowi podnosić kotwicę. Dobra. Jeszcze pogadajmy z innymi NPC. Zrobiliśmy wszystko, co było trzeba. Cieszę się. Miałem już dość tej starej kuźni. Chcę znowu stanąć na pewnym gruncie. Zaraz, a gdzie jest Biff? Nie powinien tu być Biff? Czy ja go po prostu gdzieś ominąłem? Bo teraz trochę zgłupiałem. A dobra, walić go. Pedro, niech sobie pójdzie spać. Sam tak mówiłem. Och, ale laga dostałem. Zmęczony? Jestem zupełnie wyczerpany. Walnij się na łóżko. Wkrótce nie wypływamy. Tego mówić. Dzięki. Myślałem, że zaraz zlecę z tej ławy. Nic tego nie zmieni. Dobranoc. Nie mów, że to nieprawda. Dobra. Teraz do Batras. Aha, ja nie wypiłem w ogóle mikstury z leczenia opętania. Dobrze, że nie ma za takiś ten minusów. Bo bym padł ten, taki trochę, znaczy walczyłbym słabszy z smokiem ożywieńcem. Tutaj macie nasze finalne styki, co już chyba pokazywałem, ale mieliście jeszcze raz. Zwyciężyłem. Wiem, czuję to. Zadałeś Beliarowi straszliwy cios, po którym szybko się nie otrząśnie. Nie zapominaj, że był to zaledwie epizod w odwiecznej walce dobra ze złem. Zło zawsze znajdzie jakiś sposób, by wkroczyć do tego świata. Ta wojna nigdy się nie skończy. Tylko Adanos stoi między zwaśnionymi bogami, by zapewnić równowagę sił. Zamiast tego mógł mi nieco pomóc. Ależ tak właśnie zrobił. Możesz być tego pewien. Powiedz kapitanowi, by podnosił kotwicę. Ta cisza i spokój mogą być tylko złudne. Dobra, spoko. Tylko pytanie, gdzie jest ten cały Biff? No, nas też powinien zaczepić i pytać się, czy może splądrować wyspę. O, chyba idzie. Czyli to wszystko? Tutaj też bym chciał przeanalizować. Na razie to wszystko. A teraz, czy mogę... Jeśli o mnie chodzi, to możesz splądrować całą wyspę. Wspaniale. Nie musisz mi tego mówić. I tutaj niby jest sugestia na Gothic Wiki, że Biff został porzucony na tej wyspie i bezimienny odpłynął bez niego, ale to mi się wydaje takie bez sensu, bo przecież tak samo nie ma pokazanej sceny, w której bezimienny zbiera skarb smoka ożywieńca, my go nie widzimy w grze, a wiemy, że takowy skarb istniał, co nie, więc to jest takie po prostu, nie wiem, uproszczenie, że tutaj niby zbieramy się i płyniemy, a niby Biffa zostawili, a tak w rzeczywistości myślę, że to chodziło o to, że wiesz, że oni zbierają ten skarb i potem wypłyną. To takie, no wiecie, no po prostu uproszczono to za bardzo i ludzie potem nadinterpretują fakty. No ale to już moje zdanie w tym Wróg temacie. Wróg został pokonany. Wcale mnie to nie dziwi. To jak? Możemy już odbijać od brzegu? Jasne, mistrzu. A człowiek pokonał bestię, człowiek która wróciła do królestwa Beliara. Xardas. Co się właściwie stało w świątyni Irdorat? Z pomocą Inosa pokonałeś potężnego wysłannika zła, a ja przejąłem całą jego moc. Odkąd opuściłem krąg ognia, było to moim jedynym celem. To, co nie udało się w świątyni Śniącego, dokonało się teraz. Beliar wybrał mnie. Kotwica w górę! A więc służysz teraz Bogu Ciemności? Nie jestem bardziej posłuszny Beliarowi niż ty Inosowi. Nawet bogowie nie wiedzą, co nas czeka w przyszłości. Dopiero zaczynam rozumieć, jakie możliwości otwierają się teraz przede mną. Jedno wszakże jest pewne. Jeszcze się spotkamy. No i spoko. Atari Edition. Wow, to za świetna grafika. Super rozdzielczość. Super dopasowana grafika do ekranu. Nie wiem, czy to jest
jakaś kwestia wypadku u mnie czy coś takiego, ale no nie wygląda to imponująco. No, ale możecie sobie poczytać, kto i jak robił moda i tak dalej. Ciekawe, czy zostawili też kredyty od oryginalnych twórców Gothica, czy nie. Dowiemy się za chwilę. Zbroje bez hełmu. No tu macie chyba wszystko, co autor wykorzystał, to umieścił do gry. No i tego było tyle. No i moi drodzy, tym sposobem zakończyliśmy naszą przygodę Atariarze. Chyba faktycznie coś jest tak z tymi napisami, bo wychodzą te poza ramkę u mnie. No to jak mówiłem, no jeśli kogoś interesuje odświeżenie sobie Gothica po prostu czystego i znaczy no z jakimiś tam ewentualnie skromnymi zmianami, to jest właśnie idealna pozycja dla tej osoby. Tak mi się przynajmniej wydaje i dlatego też jak chcesz zagrać tak interesuje cię tego typu zmiany, jak na tam na przykład wielkie jakieś pojawiły się przedmioty, jakieś szafki czy coś takiego, to jak najbardziej zagraj mu, drogi panie kolego, w tego moda. Myślę, że się nie zawiedziesz. No i co tu mogę powiedzieć? No to już jest koniec, nie ma już nic. No jeszcze jest przecież ten, chyba są, przepraszam, zapomniałem jeszcze o z Nocy Kruka ten. Ten autorzy, to też możemy sobie poglądać, bo dlaczego by nie? Fajna rzecz. Ja już tej nutki w ogóle nie pamiętam, tak jak mam szczerze być ten, jak mam szczerze mówić. A to już jest inna sprawa. O, to już pamiętam. Sporo tego, naprawdę sporo. A już nie wiem co powiedzieć. No generalnie, no jeśli. No tak jak już powiedziałem to któryś raz z kolei podczas tego odcinka i pozostałych, no jeśli kogoś interesują tego typu mody, co mało dodają, ale są addonami, to jak najbardziej właśnie Atariar jest czymś idealnym dla tej osoby. Ale jeśli interesuje was mnóstwo nowych questów, niekoniecznie trzymających się lore i tak dalej, jesteśmy jak najbardziej returni przeznaczenie. Łapy precz od złota. Co byście tam chcieli? Lepiej będzie, jeśli... Nie ma mowy, w żadnym wypadku. Podobno przegrywamy tę wojnę z orkami, tak? I co z tego? To, że i tak nigdzie nie wydamy tyle złota. Złoto zostaje na pokładzie. Co nam po złocie, skoro zatoniemy przy pierwszym silniejszym podmuchu? Morze jest przecież spokojne. Tak, chwilowo. Spokojnie, wszystko będzie w porządku. Jak bezimienny coś takiego mówi, to od razu ja mam ciary, nie żeby coś... To, moi drodzy, wszystko w ramach tej serii. Mam nadzieję, że się wam podobało. Pozdrawiam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Trzymajcie się w jakimś... Do następnego jakiegoś mojego filmiku. Cześć!